Dziękuję bardzo, panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Jesteśmy być może jednym z nielicznych krajów, które ustawowo nakazują użycie symboli narodowych na strojach sportowych reprezentacji. Skrajne nieodpowiedzialne zachowanie zarządu PZPN w tej kwestii spowodowało, że pewnie potrzebna jest regulacja ustawowa. Ale skąd się wzięło takie zachowanie? Chciałbym zacytować tutaj zdanie, które padało w wielu wypowiedziach moich poprzedników z różnych stron sali. Wszyscy wiemy, ile dla każdego Polaka znaczą symbole narodowe. I szanowni państwo, przypatrzmy się teraz, my mówimy o tym, że w sporcie te symbole narodowe są ważne, ale wróćmy do 11 listopada i nie do manifestacji, ale przejedźmy się po miastach i zobaczmy, w ilu domach wystawiono flagę prywatnie, szczycąc się tym, że jestem Polakiem, identyfikując się z tym. W związku z tym chciałbym, aby taka dyskusja sprowokowała również pewną refleksję. Warto byłoby popracować, może zastanowić się nad programem promocji tego typu zachowań, aby tak naprawdę narodowe święto, święto narodowe naszego państwa było również okraszone takim spontanicznym zachowaniem pojedynczych osób, dumą z tego, że żyjemy w wolnym, niepodległym kraju, kraju, który nazywa się Polska. Dziękuję bardzo.